Gratulujemy zwycięstwa, chociaż chyba najbardziej dziwnego w zawodowej karierze. No naprawdę, powiem wam, że jest bardzo duży niedosyt, ponieważ nie dość w pierwszej rundzie, zacznijmy od tego liczenia, co było zwykłe potknięcie. Nie wiem, no takie są zasady, no sędzia mnie policzył i tyle, w ogóle nie poczułem tego ciosu, to nic mnie nie zamroczyło, po prostu że stanąłem na nogach i się potknąłem do tyłu. No druga runda zaczęła się, zawodnik poleciał na mnie jakimś takim chaotycznym atakiem, uderzył sierpem, trafił centralnie na czoło, widziałem, że się skrzywił po tym ciosie, no nie wiem, kontuzja czy coś. No mógł potem nie pajacować, nie ten, jak tak pajacował, to mógł walczyć dalej z tą kontuzją, a nie potem jakieś gesty robić. Ale przy tym knockdownie nie zaprzeczysz, że prawą cię trafił, czyli sędzia miał prawo liczyć, bo upadłeś teoretycznie po ciosie. Co? To był cios, to była obcieka, ja nie poczułem tego ciosu. Tak jak powiedziałem, no źle jestem na nogach, kurczę, no nic nie poczułem, no dosłownie nic tego uderzenia. Nawet nie miałem mocnego uderzenia na ten przeciwnik, także no takie są zasady, sędzia mógł to tak odebrać, zobaczyć i policzył mi, no także no co, no nie mam do niego na to pretensji, ale spokojnie kontynuowałem walkę i spokojnie bym to nadrobił, to wiesz, jeden tam pierwsza runda, odebranie jednego punktu, to jest nic. Długo do tej walki trenowałeś, kilka miesięcy, długo pracowałeś nad siłą i chyba, nie wiem, nie było dzisiaj czasu, żeby to wszystko przetestować, jak to funkcjonuje w warunkach walki. No i właśnie stąd jestem niedosyt, bo długie, mocne przygotowania, tak naprawdę nawet się nie rozkręciłem w tej walce, została ona szybko przerwana. No ale co, no za tydzień mam walkę następną i mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych takich ekscesów i będę mógł zaprezentować swoje umiejętności. Ten tydzień jak będzie wyglądał? Będziesz sparował, czy łapał świeżość jakby na nowo? Nie, już żadnych sparingów, no już praktycznie jestem wytrenowany, tylko luźne treningi na podtrzymanie, na zrobienie wagi i to wszystko.